Cześć wam, z tej strony Nadik i witam was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dzisiaj przedstawię wam nowego Prima i powiem, który odszedł z rotacji dropu na misjach, czyli jakie nowe relikty się pojawiły i przy okazji coś ciekawego. 1 października o godzinie 20 otrzymaliśmy nowe Primy, a mianowicie Atlasa Prime, Teko Prime i Dead Cuba Prime. Zastąpili oni Mirage Prime, Kokage Prime i Agbolto Prime, które weszły do skarbca i nie są już dostępne z pozycji dropu w grze. Ale możecie je nabyć od innych graczy, bądź jeżeli posiadacie stare relikty, również możecie je pozyskać. A teraz jak sprawdzić, jakie relikty doszły nowe i są na Atlasa, Teko i Dead Cuba? Jest to naprawdę bardzo proste, ponieważ podchodzicie do destylatora reliktów na waszym statku i okienku z wszystkimi reliktami wpisujecie na przykład Atlas i pokażę wam wszystkie relikty, które posiadają jakąś część Atlasa, te, które macie i nawet te, których nie posiadacie, i to samo z każdym innym Warframe'em, inną bronią. Tak możecie sprawdzić, jakich macie reliktów, na jakiego Warframe'a, na jaką broń, ile ich macie i ewentualnie jakie wam potrzeba. Jeżeli chodzi o drop nowych reliktów na Atlasa, dropią one wszędzie, ponieważ weszły do rotacji dropów reliktów. To Axie i Neo bardzo dobrze dropią na Xini, na Eris. Przynajmniej moim zdaniem jest to jedna z lepszych map, na których możemy pozyskać Neo Axie. Meso na Io na Jupiterze. Lity na wraku Orokin na misji obrony. Oczywiście jest też dużo innych miejsc, gdzie dropią bardzo dobrze relikty. W opisie tego materiału macie link do tabeli dropów, w której wystarczy nacisnąć Ctrl F i wpisać interesujący nas relikt czy też Warframe'a i wtedy znajdziecie dokładne informacje, gdzie, z jaką szansą możecie dropnąć, możecie pozyskać dany relikt, daną część czy też Warframe'a, to co was interesuje. I powracamy do strony z Prime Accessem, bo to jeszcze nie wszystko, mówiłem, że będzie ciekawostka i jak co Prime Access jest również giveaway. Giveaway obejmuje paczkę Ramblers, czyli 4000 platyny, Atlasa Prime, Teko Prime, Dead Cuba Prime, ekskluzywne glyfy, jak również akcesoria Prime, czyli Soyandane Massive Prime, akcesoria Orcus Prime, 90-dniowy wzmacniacz biegłości, jak i kredytów i coś nowego, 7-dniowy wzmacniacz wypadania modów. Sam jestem ciekaw, jak to wygląda, jak to działa, także zobaczymy w przyszłości, a wam życzę powodzenia. Mało wam Warframe w moim wykonaniu? Chcielibyście ze mną pograć, bądź też pooglądać więcej, dowiedzieć się czegoś, zapytać o coś? To zapraszam na moje codzienne streamy na Twitch TV, zawsze od godziny 18 gram z moimi widzami, są też codzienne giveaway, więc można coś wygrać. Warto również odwiedzić opis tego materiału, znajdziecie tam przydatne linki do wiki, forum, moich kont społecznościowych, a nawet i giveaway'e. Posiadacie wiedzę na temat Warframe, chcecie się przysłużyć, wspomóc polską społeczność? Zapraszam do wsparcia polskiej wiki Warframe, razem możemy stworzyć kompletną bazę informacji na temat Warframe. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału, pozdrawiam i do zobaczenia na streamach, bądź do usłyszenia w kolejnym filmiku.